Za nami pierwszy wernisaż w nowo powstałej Galerii Sztuk Pięknych. Wnętrze pomieszczeń przy ulicy Wieluńskiej ozdobiły prace Magdaleny Piotrowskiej, która do Polski przyjechała aż z Mediolanu. Urodzona w Krakowie, jednak od 6 roku życia mieszka w Mediolanie. Zajmuje się malarstwem abstrakcyjnym oraz rzeźbą drewnianą. Eksperymentuje z barwą i tworzywem, dlatego jej obrazy są różnorodne pod względem faktury i koloru. Malowany ptak to najnowsza wystawa artystki. Ojciec mój malował. Dziadek mój malował, także moje życie, odkąd się urodziłam, praktycznie związane z malarstwem i też z rzeźbą. Jedyna rzeźba, którą robię, to są ptaki. I po prostu z tego wyszło, że ten zmalowany ptak, bo te ptaki są różne, kolorowe, bardzo żywe. Prace wystawiane były m.in. w Krakowie oraz Wiedniu. Obrazy to abstrakcje bez tytułów, wyłącznie ponumerowane. Według artystki taki zabieg nie narzuca obserwatorom tego, co mają zobaczyć, a pobudza ich wyobraźnię. Wystawę Magdaleny Piotrowskiej można obejrzeć w niedawno powstałej Galerii Sztuk Pięknych GUFO. Galeria powstała z pasji do sztuki. Od wielu lat mamy szerokie kontakty z ludźmi kultury, zwłaszcza malarstwa i fotografii. Jesteśmy członkami częstochowskiego fotoklubu jurajskiego. Od wielu lat też fotografujemy. Od 2015 roku założyliśmy grupę fotograficzną Homo Faber. Ta wystawa jest pierwszą wystawą tutaj, którą zorganizowaliśmy. Mamy zamysł organizować cykliczne wystawy. Chcemy preferować przede wszystkim młodych artystów. Chociaż no, osoby, które tutaj już mają jakiś swój dorobek, też zapraszamy. W galerii co miesiąc ma pojawiać się nowa wystawa. Obrazy i rzeźby Magdaleny Piotrowskiej można oglądać do 21 grudnia.